inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia organizacji komunikacji w mieście, ale nie tylko w mieście, również w metropolii. Już pomijam to, że to jest pierwsza nowa inwestycja w Katowicach od 76 lat, ale ona w tej chwili umożliwia bezpośrednie połączenie wschodnich dzielnic Katowic, czyli praktycznie Szopienic, Zawodzia, z ulicy 1 Maja, ulicy Warszawskiej, z ulicą Chorzowską i dalej przez Chorzów do Bytomia. Fundamentalne znaczenie dla sprawności transportowej, dla bezpieczeństwa, dla stworzenia takiego bypassa na wypadek awarii. Mieliśmy linię w ulicy Chorzowskiej, mieliśmy linię w ulicy Gliwickiej, nadal je mamy. Teraz je łączymy. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, jedna funkcja. Ta linia idąca, biegnąca wzdłuż ulicy Grundmana to około 800 metrów dwóch odcinków torowych. Co ważne, z dwoma przystankami, czyli możliwość skomunikowania i korzystania z tej linii i z sieci połączeń, bo to jest wyjście na całą sieć połączeń transportowych przez pracowników tych dużych, nowoczesnych powierzchni biurowych, które lokalizują się wzdłuż ulicy Grundmana z jednej i z drugiej strony. Myślę, że to rozbudowujące się centrum biznesowo-inwestycyjne miasta w kierunku zachodnim bardzo skorzysta na tym połączeniu transportowym. Koszty budowy tej linii są wysokie, ale są przede wszystkim wysokie z tego powodu, że trzeba było wybudować dwa obiekty mostowe, to jest przekroczyć rzekę Rawę i przejść nad drogową trasą średnicową oraz wybudować nową podstację trakcyjną, która generalnie poprawi zasilanie w centrum Katowic, więc koszty budowy tej linii to jest około 37 milionów złotych netto, brutto to jest nieco ponad 45 milionów złotych, z tego nieco ponad 20 milionów to jest dotacja unijna.